Nawet nie będę się asekurował tym, że od trenera zależy, bo stan nasz na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o zawodników, jest bardzo mały, także na pewno zagram. Jeżeli chodzi o tamtą sprawę, to już, jeżeli tak można powiedzieć, to już tam zamknęliśmy ten etap i ja i moja rodzina żyjemy dalej. No, mam nadzieję, że stan psychiczny i fizyczny, bo trochę treningów opuściłem w tamtym tygodniu, ale wierzę w to, że cały ten poprzedni okres był dobrze przepracowany, także myślę, że pod tym względem będzie dobrze. No na pewno nikt się nie spodziewał z nas takiego wyniku, nikt takiego wyniku nie chciał przywieźć z Barcelony. Było w naszej grze sporo złego. Myślę, że stać na lepszą grę i można patrzeć na ten rewanż analogicznie tak, jak było w meczu z Bejtarem, bo uważam, że tam w Jerozolimie też nie zagraliśmy na swoim optymalnym poziomie. Mam nadzieję, że no oczywiście rywal jest inny, ale myślę, że nasza postawa mimo tych ubytków, szczególnie jeżeli chodzi o drugą linię, to myślę, będzie o wiele, wiele lepsza. To znaczy, ja starałem się tak porównywać troszeczkę przed tym pierwszym meczem, prawda, i drużyna Barcelony bardzo mnie zaskoczyła i uważam, że zupełnie inaczej podeszła do tego meczu niż to było wtedy, ładnych parę lat temu. Drużyna Barcelony zagrała tak jak my graliśmy rok temu, gdy mieliśmy za sobą słabą rundę i chcieliśmy wszystko zrobić, żeby było jak najlepiej. Oprócz tego, że umiejętnościami oczywiście górowali nad nami, to było widać u nich tą chęć i determinację, i walką o każdą piłkę i w tym elemencie chyba najbardziej nas zaskoczyli. Można sobie postawić taki cel, żeby wygrać po prostu z Barceloną, jeżeli dobrze pamiętam i wiem, to chyba żadnej drużynie polskiej tego to się jeszcze nie udało i to powinien być główny cel i powód. No, wiadomo, gramy u siebie, też się czujemy źle po tamtym spotkaniu, prawda, bo sporo tej krytyki było oczywiście, my też się do tego przyjęliśmy, bo wiemy, że może trochę mogliśmy zagrać lepiej, stąd chcemy się pokazać z dobrej strony u siebie. Myślę, że zawsze u siebie jesteśmy groźną drużyną. Pamięta się później dobre wyniki właśnie z takimi rywalami i faktycznie sprawa awansu jest przesądzona, ale warto zagrać dobrze, warto wygrać, warto strzelać bramki w Barcelonie, bo to się później pamięta. Chyba w 5 minut się, bo jeszcze 5 minut temu miałem nie grać, tak? 5 minut już. Tak sytuacja wygląda teraz, że wczoraj miałem krótką rozmowę z trenerem i chyba faktycznie tak będzie. Zagram na środku obrony. Trener w meczach kontrolnych próbował takie ustawienia. Ja odpowiedziałem trenerowi krótko, no chciałbym zagrać jak najlepiej będę mógł, tylko jak najlepiej będę potrafił na tej pozycji, ale po prostu sam nie wiem, czy to może wystarczyć na zespół Barcelony.